Siemano, Piotr Bestia Piechowiak z tej strony. Słuchajcie, jest godzina już późna dosyć, bo wylądowałem dopiero o tej godzinie w Krakowie. Jedziemy na zakupy do słynnej Biedronki. Jutro challenge. Mam pobić 5000, czy dam radę na śniadanie. Zobaczymy. Zaraz wy zobaczycie produkty, jakie będę stosował do śniadanka. No i jutro wielki dzień. Jedziemy na Biedrę. My już po zakupach, rachunek 103 zł, reklamówki pełne, no ale troszkę jeszcze dzisiaj na kolację będzie. Jutro podliczymy kalorie, no jutro się zaczyna naprawdę ostra szama i ostre wpierdalanie. Trzymajcie kciuki. Siemanko z rana, widzieliście wczorajsze zakupy. Na śniadanie wjeżdża 300 gram boczku, nie interesuje mnie co jem, ważne, żeby to po prostu było 5000 kalorii. Będą to jajka, boczek, żółty ser, tosty, pączki, cini mini, jeszcze lody mam kupione, widzieliście wczoraj. Na śniadanie idzie boczek i 10 jajek, czyli tu będzie 300 gram boczku i 10 jajek jako taki pierwszy bazowy posiłek. Będzie to obfite, ale trochę się skurczy, wiadomo, że damy po 3 plastry akurat na te wszystkie, to myślę, że wyjdzie około, zaraz policzymy, 100-120 gram akurat żółtego sera, więc kalorii też będzie trochę, chyba że jeszcze trochę tostu zjem, ale to zobaczymy. Zobaczcie, jak boczek ładnie się topi. A sporo tego jest. Połowa zużyta, także tutaj mamy 6 kromek tostowych i 150 gram żółtego sera. A teraz podsmażam już końcówka, można powiedzieć, podpieczonego boczku i zaraz będę tu wbijał 10 jajek. Siadam. Rozkładam swoje asortymenty po kolei, żeby nie było, ale i tak, co jest najważniejsze, to są te jajka, ale ciężkie. No dobra, no to zaczynamy, sami widzicie asortyment, no zobaczymy, czy podołam, na pewno mam duży stres, bo już od wczoraj o tym myślę, bo naprawdę tyle kalorii zjeść na raz, to jest naprawdę mega, mega dużo. Let's go!
nie wiem, z naszych obliczeń wynika, że jest ponad 5000 kalorii, ale ja jeszcze bym coś zjadł. Nie mówię, bo już mam dosyć, ale powiem szczerze, że i tak jest duży rekord, więc wolę go jeszcze troszkę pobić, póki jeszcze jest jakaś możliwość, więc Guli, podaj mi tego, co kupiłeś jeszcze. Co to jest? Krakowski obwarzanek. Też z solą czy z sezamem? Z sezamem. Jeszcze tego obwarzanka. Mam nadzieję, że chociaż długo zjem. O, są naprawdę mega syte. Zobaczcie, to mega duże. Więc zobaczymy. Ja łucę dalej, zobaczymy też ile później to kalorii ma. Bo to nie było brane pod uwagę w ogóle. Kolejny challenge. Za mną jestem najedzony, podtąd, dzisiaj nic nie ruszę od samego rana do wieczora. Także dziękuję, że byliście ze mną. Jak macie fajne pomysły, to piszcie w komentarzach, bo możliwe, że następny challenge też zrobicie wy, a może i nawet wy ze mną. Pozdrawiam.